Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski wraz z Michałem Dworczykiem z PiS ogłosili koniec negocjacji z Komisją Europejską i ponad 2 miliardy euro trafią na Dolny Śląsk z regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027. Pytamy, na co zostaną przeznaczone. Za te pieniądze będziemy rozwijać kolej, budować drogi, dofinansowywać szpitale. Te środki będą skierowane również na szeroko pojętą ochronę środowiska, więc termomodernizację budynku, zapobieganie podwyższonej emisji spalin, na oświatę, wreszcie na naukę, na te rozwiązania, różnego rodzaju rozwiązania innowacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. To dobre informacje dla takich miejscowości jak Świdnica czy Kamieniec Ząbkowicki. Fundusz bardzo mocny akcent położył na dostępność komunikacyjną. Jest to ważne z punktu widzenia całego powiatu ząbkowickiego, co zostało już przygotowane przez gminę Kamieniec Ząbkowicki. To sprawy związane z odnawialnymi źródłami energii. Tu nasz bardzo duży projekt jest już w fazie kończących się procedur przetargowych, ale też i sprawy związane z termomodernizacją budynków infrastruktury gminnej mają tutaj bardzo istotne znaczenie i sądzę, że w przeciągu tych właśnie 3 kolejnych lat będą one mogły być realizowane. Zarząd województwa ogłosił koniec negocjacji z Komisją Europejską w sprawie funduszy regionalnych. To bardzo dobra wiadomość, to znaczy, że my już za chwilę będziemy mogli wejść w procedury robocze, że będą uruchomione pierwsze konkursy, że rozpocznie się realizacja konkretnych już projektów. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.